Przytrzymasz mi? Aha. O, głupio wyglądam w tej kominiarce. Dobra. Cześć! Jak co środę prowadzę z architektury. Poziom dzisiejszego odcinka będzie wysoki, gdyż właśnie opuściliśmy początkową stację w Marilewie na poziomie 1400 i wciągamy się na jakieś 2000, coś koło tego. Przed nami, nie wiem, odcinek sentymentalny, ale też i nawiązujący do naszych wcześniejszych wyjazdów integracyjno-szkoleniowych, bo 7 lat temu tutaj zabrałem całą zespół, całą firmę, żeby raz się zintegrować, dwa nauczyć ich jeździć na nartach. Tu Maciej Obrzęski robił pierwsze szlify, a co do więcej, wprowadziliśmy taką dziwną rzecz jak Scrum. I o tym oczywiście już odcinek był, także to sobie zobaczcie. Natomiast po tych 7 latach czas na ekspansję, rozwój i wprowadzamy Asanę. Ale to będzie w następnym odcinku. No i narty to jest bardzo popularny sport wśród architektów. W ogóle w dzisiejszym odcinku też powinniśmy sobie powiedzieć, że architekci lubią uprawiać sporty różnego rodzaju. I to przez cały okres, czy to zimowy, czy letni. Rower. Rower, tak. Ja jeszcze w zeszłym tygodniu zaczynałem nowy rok właśnie na rowerze, więc tak praktycznie można uprawiać przez cały rok. Nie marnuję czasu. Nie marnuję. No, ale jednak sporty zimowe dla architektów są bardzo ważne i bliskie, to, bo ale teraz to, słuchajcie, taki tutaj jeden taki szybki kadr, przełączymy się, pokażemy, zobaczcie, bo narty to też nie tylko sposób uprawiania i spędzania czasu, ale również architektura, szczególnie tutaj w Marilewie, każdy kto jest miłośnikiem architektury powinien tutaj przyjechać, czy jeździ na nartach czy nie, i zobaczyć po prostu ten modernistyczny kompleks, po prostu wygląda on niesamowicie. Został on wybudowany w latach 60. w duchu modernizmu, a tak naprawdę wręcz brutalizmu, w czasach takiej Dolce Vita włoskiej. No i zobaczcie, jak to wygląda. Taka wręcz architektura kosmiczna. Zresztą to były te lata właśnie, gdzie tą architekturą kosmiczną wtedy mocno była fascynacja, do której w sumie wracamy, o której też był odcinek, oczywiście link tutaj u góry. Troszeczkę cieplej tutaj niż na wyciągu, bo tam już trochę wiało. No i to będziemy kontynuować naszą relację z pięknego włoskiego kurortu Madonna di Campiglia. Teraz jesteśmy na Forgalidzie, taki bardzo fajny knajpka Solander, ponieważ no w ogóle architektura, która tutaj się znajduje, o której już zresztą przed chwilą rozmawialiśmy, występuje tu tak naprawdę w bardzo wielu stylach, tak? Ponieważ większość to są takie miasteczka typowo alpejskie. Po czym mamy Marilewę modernistyczną i również bardzo fajne, nowoczesne obiekty, takie właśnie jak Solander czy szalet Spinale, który do niedawna nazywał się szalet Fiat, właśnie na górze Spinale. Ale dobrze, Andrzeju, takie pytanie, jak to w sumie wszystko się zaczęło? Bo ty już długo jeździsz na nartach, nie? Ja to już długo jeżdżę na nartach, ale to miejsce jest wyjątkowe i właśnie dlatego tutaj jesteśmy, bo cała historia naszych przyjazdów zaczęła się od tego miejsca, dokładnie. Będąc jeszcze na studiach architektonicznych, moja przyjaciółka Daria Barnaś poleciła mi, żebyśmy podczas sesji, a tak naprawdę podczas składania projektów semestralnych, żebyśmy przyjechali na narty. I wydawało się to bardzo szalonym pomysłem, no bo na najważniejszy przedmiot, który mógł spowodować, jego niezaliczenie powodowałoby oblanie roku, no tak mnie zachęciła, żeby przyjechać tutaj, że stwierdziłem, jedziemy. No i przyjechaliśmy ekipą i tu właśnie w tym miejscu, gdzie jesteśmy, jedząc obiadek, czy w zasadzie może późne śniadanie, zadzwonili do nas
Gdzie jestem? Gdzie jestem? Bo już jest oddanie. Natomiast okazało, ja mówię, że jestem na górze, a to się okazuje, że jesteśmy na górze, ale na nartach. To nikt nie umiał uwierzyć. No i tutaj pozdrowienia oczywiście dla doktora Radwańskiego, który stwierdził, że no fajnie, że chłopaki jeżdżą, dziewczyny jeżdżą na nartach. To im wybaczymy i niech przyjdą na następny termin. I tak było. Także i pojeździliśmy, i postudiowaliśmy. Nikt nas z tych studiów nie wyrzucił. Także za to mocno dziękujemy. A tak rozpoczęła się wielka historia, że zaczęliśmy tu jeździć. I stwierdziłem właśnie, że jest to świetne miejsce na taką integrację, na przemyślenie pewnych rzeczy. Tutaj się oczyszcza umysł. To jest to początek roku, więc też można się po prostu pomyśleć o planach na przyszły rok. No i 7 lat temu zabrałem całą firmę i tak już mamy to trochę w rytuale, że firma jeździ tutaj. Trochę też uczy się, trochę suszuje. Tutaj między innymi Maciej rozpoczynał swoją naukę, Paweł szlifował. No i dzisiaj to są narciarze naprawdę niesamowici. No właśnie, to miejsce jest też bardzo fajne właśnie do takiej integracji, ale nie tylko architektonicznej, ponieważ też spotykamy się tutaj z naszymi partnerami z różnych branż, tak? Ponieważ no, my staramy się być zawsze na bieżąco z technologią, a okazuje się, że również dużo informatyków jeździ, lubi jeździć na nartach właśnie w tych rejonach i my się tutaj spotykamy i wymieniamy doświadczeniami, tak właśnie jak już wcześniej wspominaliśmy, 7 lat temu uczyliśmy się Scruma. Dzięki właśnie tym informatykom, tak, którzy mieli doświadczenie dużo większe i przełożyliśmy te ich doświadczenia, zintegrowaliśmy je z architekturą. No i teraz warto jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że właśnie te sporty w architekturze są bardzo ważne, tak, dla architektów. Architekci uprawiają sport. Tutaj a propos jeszcze studiów, też bardzo ciekawa taka anegdota. Pierwsza rzecz, która mnie uderzyła, jak przyszedłem na studia i były zapisy na WF, to do sekcji sportowych było takie ogłoszenie, żeby architekci, a konkretnie dziewczyny z architektury, poszły do sekcji snowboardowej, ponieważ zazwyczaj odnoszą duże sukcesy. Zresztą z nami tutaj też jest koleżanka, która no, odnosiła duże sukcesy snowboardowe, którą poznaliśmy dzięki innej koleżance, która też w sekcji jeździła. Tutaj pozdrawiamy Kasię, która siedzi teraz na Fuerteventurze, tak? Więc no, te sporty zawsze były bliskie architektom, jakoś tak wychodziło, nie wiem, czy to z powodu tego, że dużo siedzimy przy komputerach, przy makietach, czy przy innych rzeczach, że musimy się trochę gdzieś tam odstresować. No i tak już wspominaliśmy. W tej chwili, no trochę kilometrów od nas, ale Franta i Konieczny też jeżdżą we włoskich Alpach. A Mateusz Tomiczak też właśnie do mnie pisał, że jest tutaj w Madonnie, więc też pozdrawiamy. Cześć. Więc naprawdę no, jest tego sporo. No i tak jak już gdzieś tam na samym początku, na wstępie mówiliśmy, architekci uprawiają bardzo dużo sportów, tak? Jeżdżą na rowerze, tak wspominaliśmy, biegają. Są na przykład są zawody, cały turniej architektów tenisa, są zresztą też całe zawody narciarskie, tak? Więc no, wszyscy to traktują, myślę, dosyć poważnie. Podsumowując odcinek, tego typu wyjazdy są bardzo ważne dla integracji zespołu, dlatego już od wielu, wielu lat prowadzimy właśnie takie wyjazdy, żeby integrować zespół, żeby zespół był efektywniejszy i myślę, że dobre biura architektoniczne tym się właśnie cechują, że dbają o swoich pracowników. Oczywiście nie wszyscy mogą pojechać, bo trzeba zapewnić ciągłość pracy, natomiast ile się da, to robimy i na te takie miejsca są świetne na oczyszczenie umysłu i nowe pomysły, nowe funkcjonalności biura. Z tego pięknego włoskiego miejsca, przy tej pięknej pogodzie żegnamy się z Wami. Widzimy się już w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia. Cześć!
Ej, gdzie są moje okulary? Teraz mi okulary. Będzie jakaś przebitka. I co? Głupio? No śmiesznie, bo to takie różowe okulary. No i co z tego? Ja znam dużo takich niewybranych dowcipów w architektach. Ale ty i różowe okulary. Dzięki. Jedziemy.